Suwalscy radni obecni na październikowej sesji jednogłośnie opowiedzieli się za uchwałą inicjującą opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Szwajcaria. Obszar, który ma zostać objęty nowym planem, ma blisko 80 hektarów powierzchni i jest położony po wschodniej stronie ulicy Pułaskiego. Zdaniem władz miejskich konieczne jest uporządkowanie istniejącego zagospodarowania ze szczególnym rozwiązaniem kwestii komunikacyjnych. Ustalenie nowych zasad skomunikowania tego obszaru i zasad zabudowy oraz zagospodarowania i inwestowania pozwoli na uniknięcie w przyszłości potencjalnych konfliktów przestrzennych, funkcjonalnych i drogowych. Obecnie tereny w tej części przestrzeni mają charakter rolny, jednak niebawem fragment obszaru zostanie zajęty pod budowę dalszej części drogi wiodącej do granicy państwa w Budzisku. W północnej części terenu powstanie węzeł łączący obwodnicę Suwałk z nową drogą S61. Zakładane wstępnie kierunki to właśnie budowa drogi S61, wprowadzenie nowej zabudowy, ale też rezerwacja terenów pod realizację zieleni krajobrazowej i ciągów ekologicznych. Teren bowiem położony jest częściowo w granicach chronionego krajobrazu Pojezierza Północnej Suwalszczyzny.